Dzień dobry, dzień dobry, dziewczyny. Dzisiaj dzień zaczynam od prania, właśnie stawiam sobie pranie. O, to może znaczyć tylko jedno, że wrzuciłam do pralki wszystkie topy z Ocean Apart, które mam, wszystkie topy, braletki takie do odświeżenia wraz z kompletami, setami, leggingsami. No i do tego oczywiście mój ukochany Cocolino Ultimate Care. I dzisiaj dorzucę sobie do pralki Frizz Breeze, to są takie kropelki, Boże, kuleczki zapachowe, coś a la Lenor. Zresztą Lenor chyba też jest dostępny na stronie Niemhem. Także słońce świeci, więc trzeba pranie zrobić, żeby pięknie pachniało. No i od razu inaczej się w ogóle funkcjonuje, jak pranie pięknie pachnie. Jeśli chodzi o pranie, to dzisiaj właśnie jeszcze sobie wzięłam, zostały mi praktycznie dwie kapsułki z Ariel. Bardzo dobre są. I dziewczyny, mówię Wam o tym, dlatego że jeszcze działa mój kod rabatowy w Niemhem na 5%. Jakby któraś z Was była zainteresowana jakąś chemią, akurat na wiosenne porządki, to jeszcze możecie sobie skorzystać. Ale te perełki Wam bardzo serdecznie polecam, bo bardzo fajnie pachną. No i dzień dobry, witam się z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj jeszcze jestem nieogarnięta. Wstałam normalnie o tej godzinie co zazwyczaj, natomiast no, trochę rzeczy innych miałam do rano do zrobienia, więc się nawet jeszcze nie ogarnęłam, ale kawka właśnie wlatuje. Dzisiaj zrobiłam sobie zwykłą sypaną kawę z moim ukochanym mleczkiem gostyńskim i zabieram się za śniadanie. I dzisiaj na śniadanie zrobię sobie, słuchajcie, pastę z makreli, ogórek, cebulka, kukurydza i majonez. Jak mam Wam coś polecić, to słuchajcie, ostatnio będąc na zakupach w Lidlu, wzięłam na wypróbowanie ten majonez, majonez klasyczny Kania. Powiem Wam szczerze, to jest ogólnie no, majonez zrobiony tutaj u nas w Polsce i nie wiem, czy to jest majonez dla Lidla robiony, czy to jest jakiś normalny majonez, ale ja pierwszy raz z tym majonezem mam styczność i muszę Wam powiedzieć, że ja ten majonez to bym jadła łyżkami. Taki pyszny, naprawdę dużo lepszy niż majonez Hellmann's, który teraz ma takie zaporowe ceny, że ja nie wiem, chyba ich w ogóle porąbało, jeżeli chodzi o wzrost tych cen. Także ja się zabieram teraz za zrobienie sobie śniadanka, pasty i odezwę się do Was już za chwilkę. No i moje śniadanko wygląda w ten oto sposób. Taki chlebek razowy wiejski, pasta jajeczna, oczywiście pod spodem jest jeszcze masełko wiejskie, robione przez moją teściową, bo musi być tłuszczowo, żeby było sycie. Troszeczkę nałożyłam sobie rukoli i trochę baby szpinaku, bo mi zostało. Rzodkiewka posypana koperkiem i śniadanko prezentuje się w ten oto sposób. Kawusia, odpalam kompa, odpalę sobie serial do... O Jezus, wylałabym. Odpalę sobie serial do śniadanka, a później zabieram się już za robotę. No dobra, ja się już zabieram za posprzątanie. Właśnie przed chwileczką się ogarnęłam, zjadłam śniadanie, zabieram się teraz za pościeranie toaletki i posprzątanie jej, bo nie mogę patrzeć, jak ona po prostu wygląda, cała zakurzona, więc trochę trzeba posprzątać i na dodatek jeszcze myślę, że lada moment będę malować tą toaletkę, bo nie mogę na nią patrzeć, także na razie się rozłączam, zabieram się za porządki.
Dobra, słuchajcie, ja dzisiaj tak śmigam tylko w takim lekkim make-upie, jeśli chodzi o twarz i brwi. Nawet nie tuszowałam rzęs i nawet nie mam zamiaru. Właśnie przed chwileczką poznosiliśmy z garażu panele tutaj do kuchni. Teraz Staszek pierze dywan i będzie robił panele. A ja właśnie przed chwileczką jakieś przesyłki tutaj odebrałam od kuriera. Wydaje mi się, że to wiecie co będzie? Wydaje mi się, że to będzie kuferek ten z konkursu na Instagramie z Lovely, nie, z AA Lovely, kurde, nie pamiętam dokładnie. AA, tak. Także już otworzymy i zaraz zobaczymy, czy faktycznie to jest to. Muszę Wam powiedzieć, że jestem już upocona. Treningu rano nie robiłam, bo tak jak mówię, inne rzeczy miałam do roboty, ale noszenie po prostu tych paneli to już mi troszkę kalorii pewnie spaliło. Także dobra, otwieramy paczkę. Otwieramy, co tutaj jest, bo nie ma sensu przedłużać. Kadr może taki niekoniecznie korzystny, ale co tam. Najpierw otworzę tą mniejszą. Tak mi się wydaje, że to jest to, bo w sumie nawet nie wiem, kiedy to miało być wysłane, ale chyba tak. A nie, dobra, tutaj mamy moje zamówienie. Tak. Tutaj mamy zamówienie z Ezebra. Dobra, to sobie tu wyciągnę i za chwilę otworzymy. Tak, bo zamówiłam trochę fajnych rzeczy, a teraz otworzymy tą przesyłkę. No przecież widać, że faktycznie to jest zupełnie inaczej pakowane. Może tutaj będzie ten kuferek. O matko. Tak. Okej. Okay. Tu. Dobra. Okej, okay, tutaj faktycznie mamy tą wygraną w konkursie z AA. Tutaj mamy ten kuferek. Czekajcie, ja sobie ten kuferek otworzę, bo jestem, kurde, bardzo ciekawa, jak to wygląda. Jest i kuferek, taki nieduży, kuferek kosmetyczny, ale powiem Wam, że idealna wielkość na takie typowe podstawy. No słuchajcie, to kuferek, super. W tym konkursie można było też wygrać właśnie książkę Magdaleny Pieczonki. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo fajnie zobrazowane. Myślę, że to jest idealna książka dla początkujących do makijażu. Myślę, że Leni się spodoba. I tutaj mamy kosmetyki właśnie. O. No i słuchajcie, jeśli chodzi o tą wygraną w konkursie, to zestaw kosmetyków właśnie AA i ten kuferek i książka. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo podoba mi się ta szata graficzna tych kosmetyków przy współpracy właśnie z Magdą Pieczonką, bo one są matowe. Przepiękny taki odcień różu i tak sobie myślę, że zrobimy sobie po prostu na YouTubie full face make-up z kosmetykami AA. Bardzo ładny odcień różu. Szkoda, że nie ma tu bronzera albo jakiegoś sticka brązującego. Mamy dwie maskary. Okej, okay, mamy dwie maskary. Eyeliner. O Boże, trzy maskary. Kredka, korektor, podkład, baza jedna, druga. Mamy bardzo fajny jakiś olejek różany do ust. Pomadka w pięknym czerwonym kolorze. Ja tą pomadkę sobie sama właśnie też kupiłam. Przepięknie. Bardzo mi się podoba faktura tej pomadki. Także no słuchajcie, jestem zadowolona. Fajnie, że udało mi się wygrać. I już Wam pokazuję moje zamówienie z Ezebra. No dobra, a z tej strony Wam pokażę zamówienie z Ezebra. Jeśli chodzi o zamówienie, to wybrałam sobie kosmetyki też do takiego pełnego letniego makijażu. Wydaje mi się, kurczę, że zamawiałam jeszcze jakiś kolor właśnie tego kolorowego linera.
czy mi się wydaje, a ten jest z Inglota, taki przepiękny liliowy, zaraz sobie go otworzę. Wzięłam sobie też nowość do przetestowania, u mnie przynajmniej, puder z Lumen, i jest to Sheer Finish Loose Powder. No, jestem tego pudru ciekawa i mam tutaj również dwa podkłady z Lumen, o których bardzo dużo, no nawet pozytywnych opinii słyszałam ogólnie o tej marce. To jest moja pierwsza styczność właśnie z tą marką i mamy tutaj podkład przede wszystkim ten z efektem blur, który ma dobre opinie i tutaj mamy inny. Także będziemy o lekki, długotrwały podkład i podkład wygładzający. To będziemy sobie testować. Mgiełka utrwalająca z Golden Rose. Polecam Wam ją. Ona jest bardzo dobra po dosyć fajnej cenie. Hean Cloud i tutaj mamy rozświetlacz. To mnie bardzo ciekawi, bo to ma naprawdę bardzo dobre opinie. A to jest, słuchajcie, jak tak patrzę, to jest tak niesamowicie pięknie zmielone. Cudowny odcień złota. Będziemy sobie testować. Bronzer z marki Physicians Formula, bardzo fajnie mi się sprawdza paletka od nich. Wzięłam sobie kolejny odcień tej pomadki z L'Oreala, już Wam pokażę numerek 640. No i już Wam pokażę zaraz, jak ona wygląda. Konturówkę do ust z Lamel. One są bardzo fajne, te konturówki, takie żelowe, bardzo mięciutkie, trwałe. Mój ukochany korektor pod oczy Maybelline Multi Use Concealer. One te korektory ogólnie są chyba teraz w jakiejś innej formule. Kolejna maskara z Pupa, tym razem inna, Vamp Forever. Jestem ciekawa, jak się ta będzie sprawdzać. I paletkę wzięłam taką Ingrid Orient Sensual i muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale jeden cień jest ukruszony. Już ją tu otworzę. Pięknie słoneczko tu świeci. Tak wygląda paletka. Widzicie, że ten złoty tutaj już się troszeczkę ukruszył, z tego względu, że one są. Przed chwileczką chciałam go włożyć, po prostu docisnęłam go trochę palcem i muszę Wam powiedzieć, że one są niesamowicie mięciutkie. Takie odcienie różu, sweetaśny jakiś makijaż letni zrobimy właśnie jeszcze z tą fioletową, liliową kreską. Także no, takie zamówienie z Ezebra. Dzień dobry, moje drogie. Mamy piątek. Ja sobie głowę rano umyłam, bo tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby mieć takie świeże, piękne włosy. Słuchajcie, dzisiaj robię tego live'a, będę kończyć, bo już wczoraj trochę ponagrywałam, materiału mi się pozbierało, więc postaram się tego vloga wrzucić jeszcze tak do południa i daję Wam tu znać dla chętnych, dla zainteresowanych. Dzisiaj o godzinie 18 na profilu instagramowym Niemhem będę prowadziła live'a i zaproszę do tego live'a Olę z kanału Aleandra YouTube. Ja ją kiedyś oglądałam. I dzisiaj właśnie na profilu instagramowym Niemhem będziemy sobie rozmawiać troszeczkę o takich porządkach, o porządkach wiosennych, myślę, ogólnie o chemii, o domu, takie wiecie, babskie rozmowy między dwiema kobietami, które prowadzą dom, które mają dzieci. Dobra, musiałam jeszcze coś zielenie podrzucić. No, więc jak jesteście zainteresowane i chcecie sobie pogadać z nami albo posłuchać nas po prostu, no to zapraszam serdecznie o 18. Boże, coś mi zaleciało, zakrztusiłam się. A ja sobie biorę jeszcze łyczek kawy, zrobię sobie pielęgnację i zrobię sobie za chwileczkę trening z gumami. Tak, mam tutaj gumę. Słuchajcie, któraś z Was się mnie kiedyś pytała ostatnio na Instagramie, co to za gumy. Ja sobie kupiłam jakiś czas temu w Decathlonie Woziński i one są w trzy paku, medium, light i hard. No, więc ja sobie w takim trzy paku kupiłam, zrobię sobie zaraz trening właśnie z gumami, tylko nałożę sobie pielęgnację, płatki pod oczy i dzisiaj tyle, gumy tylko.
Dobra, to jeszcze jestem, to pokażę Wam, co sobie dzisiaj nakładam. Oczywiście z rana spryskam sobie twarz tonikiem. Tutaj mam akurat ten z... Elever. Taką konkretniejszą ilość. Na ustach mam masełko i płatki pod oczy. Z płatkami pod oczy dobrze się ćwiczy. Okej, okay. Ja sobie, dziewczyny, nakładam teraz moje ukochane płatki pod oczy od marki Heimisch z wodą różaną. O, tak się one prezentują, moje nowe opakowanie. Słuchajcie, to są płatki, które przepięknie przede wszystkim będą odżywiać i napinać Wam skórę pod oczami. Ja muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo lubię płatki pod oczy nakładać sobie z rana, na przykład jak jestem niewyspana, ale nawet, słuchajcie, po nocy dobrze jest nałożyć sobie takie zimne płatki, skoro tylko wstaniecie i w takich pierwszych porannych obowiązkach dobrze jest takie płateczki sobie ponosić. Później mamy okolice pod okiem bardzo fajnie taką napiętą, nawilżoną. Naprawdę super się sprawdzają, także Wam polecam. Te płatki dostaniecie w La Rose. No i w La Rose działa oczywiście mój kod rabatowy. Jutro w 30 idę do Gabrysi na paznokcie. Te dwa złamałam podczas naszych remontów. Dzisiaj już kończymy. Będzie zrobiony pokój Leny. No wiadomo, tam jeszcze jakieś dodatki i tak dalej, to tam z czasem. Także dobra, zabieram się za gumę. No dobrze, ja już się ogarnęłam. Zrobiłam sobie taki lekki, naprawdę leciutki, delikatny makijaż. Antosia, co chcesz powiedzieć? Nie chcesz nic powiedzieć? No, my siedzimy w domu dzisiaj. Antosia, ja sobie właśnie grzeję żurek na śniadanie. Zrobiłam taki lekki makijaż i w sumie jest to wszystko na zasadzie, a może nie było takiego tego mokrego konturowania, co Wam ostatnio pokazywałam, także będę... Co masz? Co to jest? Takie skrzydełko, że tam jest tak woda i to tak wylatuje. No pięknie. Brokatowe, nie? No. Śliczne. Dobrze, także będę kończyła dzisiaj tego vloga już, zmontuję go Wam i tak jak mówię, postaram się, no chcę, żeby jeszcze przed południem był na kanale. Tutaj mam odłożone te kosmetyki z Zebra, w kuferku mam te kosmetyki z AA, nic w sumie nie testowałam, tylko dzisiaj nałożyłam sobie ten bronzer z Physician Formula, który Wam wczoraj pokazywałam i powiem Wam, że jest naprawdę bardzo delikatny, bardzo ładny, a na twarz dzisiaj nakładałam oczywiście Elever w odcieniu beige, razem właśnie z tym serum Elef Renew i mgiełką Skin Balance, tak ona się nazywa, nie? Skin Balance, tak, Skin Balance. I powiem Wam, że to trio na dobrą sprawę trzyma się po prostu cały dzień. Dobra, a kończę teraz. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wszystkim pięknego weekendu. Podejrzewam, że w weekend nie uda mi się wrzucić żadnego filmu, także ten dzisiejszy to będzie taki ostatni w tym tygodniu. A od poniedziałku myślę, że uda mi się nagrać jakieś fajne materiały dla Was, także taki mam plan, taki mam plan. Także trzymajcie się cieplutko. Miłego weekendu życzymy i do zobaczenia.